Dzisiaj argumenty za i przeciw potencjalnemu powrotowi Neymara do Barcelony. Ja jestem Mateusz, a to jest kanapa rezerwowy, na której analizujemy, opisujemy, przewidujemy i plotkujemy na tematy związane z piłką. Jeżeli chcesz być na bieżąco, chcesz wiedzieć, co w murawie piszczy, koniecznie kliknij przycisk subskrypcji. Kilka dni temu hiszpańska prasa poinformowała, że Neymar zdążył już pożałować letniej przeprowadzki do Francji. Niski poziom ligi, agresja rywali ukierunkowana głównie na jego kości, problemy z dostosowaniem kolegów do oczekiwań, na przykład niewystarczająca pokora Cavaniego, który nie oddaje karnych tak chętnie jak Messi, czy w końcu niedawna klęska z Realem na poziomie 1/8 Ligi Mistrzów, spowodować miały, że Brazylijczyk sądował możliwość powrotu na Camp Nou. Prześledźmy przesłanki i fakty, które uzasadniałyby taki wybór, a także te, które przekreślają ten pomysł. Argumenty za. Wciąż ma przyjaciół. Pomimo atmosfery, w jakiej odszedł, w klubie wciąż wielu dobrze o nim mówi. Duża część drużyny utrzymuje z nim przyjacielskie relacje. W wypowiedziach pojawia się chęć skorzystania z każdej szansy na powrót piłkarza do zespołu. Najbliższe kontakty łączyły napastnika z Messim Suarezem. To ich doskonała współpraca utworzyła jedną z najbardziej zabójczych formacji ofensywnych w historii piłki. Choć z pewnością odejście napastnika sprawiło im przykrość, raczej nie byłoby problemów, aby przywrócić obowiązujące do niedawna reguły współpracy w pierwszej linii zespołu. Po jego odejściu klub ściągnął dwóch Brazylijczyków, Paulinho i Coutinho, zwłaszcza ten drugi jest bliskim kolegą Neymara i ten z pewnością byłby zadowolony z dzielenia z nimi szatni. W niedalekiej przyszłości dołączy młody rozgrywający Artur. Jakość. Umiejętności gracza nie ulegają żadnym wątpliwościom. Gdy tylko całkowicie skupia się na grze i znajduje się w okolicach optymalnej dyspozycji, jest jednym z najbardziej decydujących piłkarzy. Już w Barcelonie pokazywał, że jest w stanie brać ciężar gry takiego zespołu na własne barki. Doskonale prowadził drużynę pod nieobecność Messiego. Był głównym bohaterem wygranej 6-1 nad obecnym zespołem. Gdyby tylko chciał poczekać, aż całkowicie przejmie batutę od Argentyńczyka. Zna klub i ligę. 4 lata spędzone na Camp Nou na pewno nie zostały zapomniane i gracz mógłby niemal z marszu powrócić do czarowania na hiszpańskich boiskach. Mając do dyspozycji Brazylijczyka, Valverde z pewnością powróciłby do ustawienia 4-3, a zatem nie byłoby konieczności uczenia się nowego systemu, który przecież wprowadzony został awaryjnie, gdy zabrakło piłkarza. Barcelona jest historycznie miejscem, gdzie Brazylijczycy sięgają gwiazd. Wystarczy wspomnieć Ronaldinho, Rivaldo czy Romario. Liczne wielkie brazylijskie nazwiska przewinęły się przez Barcelonę na przestrzeni lat. Wielu z nich weszło w klubie na wyższy poziom, stając się punktem odniesienia dla innych i odnosząc liczne sukcesy, zarówno drużynowe, jak i indywidualne. Podobna przyszłość czeka na Neymara, który jednak postanowił oszukać przeznaczenie i budować swoją legendę w innym miejscu. MSN. Porozumienie, które wywiązało się pomiędzy trójką napastników, było nie do podrobienia. Każdy z nich wnosił coś do formacji, uzupełniając braki pozostałych. Trzy wielkie osobowości znalazły idealny balans pomiędzy grą dla drużyny, a budowaniem indywidualnych osiągnięć. Powrót tego trio na zasadach, na jakich funkcjonowało przed odejściem Brazylijczyka, byłoby pożądane przez każdego kibica piłki, oczekującego niebanalnych akcji, techniki na najwyższym poziomie, a także zwyczajnie spektakularnych bramek. Messi. Argentyńczyk staje się coraz częściej mentorem dla nowych zawodników. Z upływem czasu bierze na siebie coraz więcej obowiązków zarówno na boisku, jak i poza nim. Podobnie jak Ronaldinho otaczał go opieką na początku kariery w klubie, tak Argentyńczyk pomagał Neymarowi, a teraz Dembele dobrym słowem, a także radami również na boisku sugerując optymalne ustawienie czy zachowanie podczas konkretnego schematu rozegrania. Neymar ma ambicje, podobno, lub przynajmniej miał, aby otrzymać złotą piłkę. 4 lata miał możliwość podpatrywania zawodnika, dla którego niemożliwe na boisku nie istnieje. Każdy kolejny dzień spędzony u boku Messiego przybliżałby Neymara do celu. Oczywiście, o ile oddałby się treningowi i grze w 100%. Argument na nie. Koszt. W kontekście potencjalnego transferu do Realu mówi się o kwocie w granicach 400 milionów euro, której Barcelona na pewno nie wyłoży po ostatnich zakupach, chęci powrotu do ostrożnego gospodarowania budżetem, a także finansowaniu wielu projektów instytucjonalnych, jak chociażby przebudowa stadionu. Do samej kwoty transferu doliczyć należy jeszcze liczne prowizje i bonusy, które czerpie zarówno piłkarz, jak i ojciec, czyli postać już niemal legendarna. Nie znamy wszystkich faktów, ale to jemu i zbyt bliskiej relacji z synem zarzuca się szukanie okazji do transferu, którego jedyną zaletą jest więcej pieniędzy wpływających co tydzień na konto. Atmosfera, jaką tworzy. W Barcelonie przez długi czas udawało mu się budować wizerunek skromnego chłopaka, który przychodzi uczyć się od swoich idoli. Więzi, poszanowania dla interesów wszystkich, które obserwowaliśmy pomiędzy Neymarem a Suarezem i Messim, nie udało się otworzyć w PSG. Cavani uparcie nie chce oddać nowemu klubowi hołdu i broni swojej pozycji gwiazdy i egzekutora rzutów karnych. Ostatnio mówiło się z kolei, że Brazylijczyk niezbyt przypada za Mbappé, który rozwija się zastraszająco szybko i niedługo może okazać się godnym rywalem w walce o indywidualne laury, a także miano lidera zespołu. Pieniądze ponad ambicje.
PSG nie jest naturalnie transformatorem stąporków i ma w składzie naprawdę dobrych piłkarzy. Specyfika ligi nie sprzyja jednak rozwojowi i sięganiu absolutnych limitów, co w konsekwencji zatrzymuje poprawianie jakości zespołu jako całości. Nie ma zatem wątpliwości, że zawodnik sportowo uczynił duży krok wstecz. Niech nikogo nie zaślepią deklaracje o planach i ambicjach Paryżan, którzy mają zdominować nieodwracalnie piłkę w Europie. Ich przygotowanie do tego celu bardzo szybko wyjaśnił słabujący w La Liga Real. Brazylijczyk odszedł przede wszystkim w poszukiwaniu poklasku brazylijskiej kolonii, a także co naturalne dla milionów euro podwyżki i premii za transfer. PSG nie pozwoli na jego odejście. Nie po to rozbiło bank, wzbudziło oburzenie większości środowisk związanych z piłką, aby rok później podorwać gracza, na którym chce opierać swój projekt, za przysłowiową czapkę gruszek. Nie ma dla niego miejsca, zespół został już odbudowany. Belgrana wydała już nad datkiem kwotę, jaką otrzymała za piłkarza. Lukę po nim załatano Dembele, a przy okazji postarano się o następcę dla Iniesty i perspektywicznego zawodnika na środek obrony. Choć mówi się, że dla najlepszych piłkarzy miejsce znajdzie się w każdym zespole, to jednak tutaj nie można być tego pewnym. Barcelona nauczyła się grać bez Neymara, co więcej, nauczyła się grać bardzo dobrze. Drużyna jest zdeterminowana, by wydobyć wszystkie zalety długo kontuzjowanego Dembele. Przyjaźń Coutinho i Suareza niedługo poskutkować może telepatycznym niemal porozumieniem, niczym nieustępującym temu, które łączyło Urugwajczyka z gwiazdą z Brazylii. Warto podkreślić jeszcze jedną kwestię, której mówi się przy tej okazji. Mianowicie zdaniem wielu podchody Neymara to jedynie próba załagodzenia oburzenia, jakie wywołać może jego ewentualny transfer do Realu. W takiej sytuacji może on bronić się chęcią powrotu, którego jednak Barcelona mu nie umożliwiła. Więc tak naprawdę sama wepchnęła byłego gwiazdora w objęcia Florentino Pereza. Według mnie cała sprawa to w większości wymysł mediów. Nawet Neymar musi zdawać sobie sprawę z tego, że powrotu do Barcelony już raczej nie ma. Nie wyobrażam sobie okoliczności, które w najbliższym czasie pozwoliłyby na taki ruch. Może wy macie inne zdanie na ten temat? Czekam na opinie i komentarze. Już niedługo kolejne materiały, prosto z kanapy rezerwowych.